Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. W piątkowy, jeszcze poranek, tak możemy powiedzieć, to jest podsumowanie polityczne tygodnia według niezastąpionego Rafała Ziemkiewicza. Zobacz, jak miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma ludzi niezastąpionych, mówił klasyk, ale mnie na razie rzeczywiście jeszcze nikt jeszcze nie zastąpił. Udało, tylko nie. Godzinę zmieniamy, co mam nadzieję, że Państwo wybaczą, ale zrozumiałe, no, rozwija się firma, ramówka musi tak ulec pewnemu przekształceniu, więc chyba już na tę porę pana państwa regularnie będziemy zapraszać. Ale nie zostaliśmy usunięci, tak? Więc... Nie no, jakżeś tam, po prostu zostaliśmy rzuceni na najbardziej odpowiedzialny odcinek. Dokładnie. To jest godzina 11, to jest ten kluczowy moment, kiedy państwa musimy utrzymać przy telewizorach, ewentualnie YouTubach i zaraz to będziemy robić. Tak, zaraz to będziemy robić, ale myślę, że w takim razie, skoro piątek, to jest też taki przyjemny dzień, ma być piękna pogoda w weekend, myśl o właśnie weekendzie, to może luźny temat prac domowych. Co ty na to? Jest luźne. To nie jest luźne? No jak to ma być luzik, nie ma być prac. Właśnie tak, bo są dwie sprzeczne strategie edukacyjne. Pierwsza, Polska ma mieć jak największy odsetek ludzi z papierami, że są wykształceni. Przy czym poziom tego wykształcenia może być taki kolegium humanum, ale to jest normy unijne, prawda, robimy. Druga strona jest taka, że ci, co się kształceni, muszą być kształceni bezstresowo i jest takie oczekiwanie. Tymczasem system jest, no, wszystko można powiedzieć o polskim systemie edukacyjnym, ale na pewno nie to, żeby on był bezstresowy. Nie, przeciwnie, jest przeładowany, jest w ogóle z poprzedniej epoki. Tutaj bym się musiał rozgadać i tłumaczyć dłużej, ale powiem tylko krótko, że naprawdę w czasach wyszukiwarek internetowych edukacja oparta na dalej na takim frebluwie pruskiej, wkuwaniu na pamięć mnóstwa materiału, które uczeń musi donieść do momentu sprawdzenia wiedzy, jak żongler talerza, bo to wszystko wysypuje, zapomina, w dodatku podział na przedmioty sprawia, że w tych samych epoka, która na historii uczymy starożytności, to w tym czasie w polskim literatury renesansowej albo coś tam, to wszystko się nie spina, nie trzyma kupy, cały system jest do bani, przeładowany, no to dzieci są zestresowane, no i coś się pojawia zjawisko, które, wiem, złachane słowo, ale ono coś kiedyś znaczyło, ja go używam w tym właściwym znaczeniu, populizm. No i ten populizm, to właśnie pani Barbaria, ministrzyca edukacji, bo z jakiegoś powodu resort, który powinien być ponad politycznymi podziałami i ustawiony tak, no, z myślą na 30 lat naprzód myślenia, jest resortem zawsze radykałów u nas. Giertycha to już tam nikt nie przebije, ale teraz podali właśnie panią radykalną lewaczkę, która chce zapunktować, no to wymyśla, to dzieci nie będą chodzić do... To dzieci nie muszą robić prac domowych. Tak. No tylko, że dotyczy to dzieci ze szkół państwowych, zwanych publicznymi. W szkołach prywatnych uczą dalej normalnie, co jest kolejnym... No właśnie czytałam artykuł. Rzeczywiście to jest potwierdzone, tak, że to tylko dotyczy szkół państwowych? No, znaczy tak czy owak, bogatemu zawsze wiadomo, że diabeł dzieci niańczy i tak dalej. Tak, w dzisiejszych czasach to był też powód usunięcia tych prac, tak? Że tutaj bogaci rodzice mogą sobie pozwolić chyba na korepetycje, o to chodziło, tak? No tak, czy na pomoc w odrabianiu prac domowych. Idąc tą logiką, to dzieci, które mają kochających rodziców, którzy poświęcają im czas i odrabiają z nimi prace domowe, powinny być modelą angielską. Wszystkie dzieci do internatu, prawda? Żeby usunąć te wyższe, że bogaci rodzice na przykład bardziej dbają o dzieci, a takie z patologicznych rodzin mają bardziej pod górkę, bo więc niech siedzą jedne w tym samym internacie. Ale to jest charakterystyczne, że właśnie lewica ciągle, ta deklaratywna lewica ciągle robi jakieś takie rzeczy, które naprawdę uderzają w biednych. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że takie nieformalne hasło tej władzy to jest, przepraszam, nie będę, ocenzuruję to. To ich ulubione słowo, które pięcioma gwiazdkami kryptonimują. Jechać, powiedzmy, jechać biedotę. Jest taka wyraźna, taka emocja w się. Co nam będzie, jakieś starymi, śmierdzącymi, kopcącymi samochodami nam nie będą wjeżdżać na nasze miasteczko Wilanów, prawda, do nas, z naszych pięknych tych warszawskich dzielnic, które możemy w telenowelach zobaczyć, jak one pięknie wyglądają, te wieżowce warszawskie. Macha, co tam będą wjeżdżać? Ekologia, strefy czystego transportu. Tutaj pod pretekstem właściwie nie wiem czego, no właśnie ułatwiania życia, znowu jest to samo, że
po prostu no widać takie, że to jest władza oparta na takiej grupie, którą nazywam nowobogackimi na kredyt. To znaczy wyrosła w ostatnich latach jak grupa, która się tak naprawdę nie dorobiła, ale im się wydaje, że już się dorobili i mają wszystkie takie nowobogackie zachowania, chociaż nie mają pieniędzy nowobogackich tak naprawdę. To no to, jak skąd biorą te pieniądze? Kredyty? Czy no z kredytów biorą i mają nadzieję, że jakoś ten i to są właśnie te wszystkie przykre zachowania wielkomiejskie, które obserwujemy to z nich. To w każdym razie tak, podnieść VAT na żywność taką podstawową, obniżyć VAT dla branży beauty. No to jest kwintesencja tych rządów. Kto ma pieniądze, to i tak wiadomo, że dzieci muszą brać korepetycje, bo na samej szkolnej nauce się nie dostaną tam, gdzie się chcą dostać. Są oczywiście też ludzie, którzy mają pieniądze i są głupi, to znaczy posyłają dzieci do byle jakiej szkoły i uważają, że jak ja płacę, to dziecko ma mieć piątki. I to są szkoły, które spełniają które to oczekiwanie. Wystawiają. Tak, co są te piątki warte? To potem wiadomo, że i tak nie od piątek zależy, tylko gdzie dziecko się podwiesi we właściwej partii, prawda, i u kogo będzie znajomym, to od tego będzie zależała kariera. Przynajmniej takie, zdaje się, jest doświadczenie rodziców, którzy tak postępują. Ale patrzcie państwo, jeden prosty myk z tymi pracami domowymi, które oczywiście i tak pozostaną, no bo nie wyobrażam sobie nauczyciela, który ma realizować tego typu programy i nic do domu nie zadawać. Tylko będzie mówił, no... Nie jest to obowiązkowe, ale kto jutro nie będzie miał trenów przeczytanych, prawda, albo coś tam, no to nie musicie tego robić w domu, mnie to nie obchodzi, gdzie to zrobić. No, po prostu czysty populizm, działanie na pokaz, pic na wodę i to się staje ale marką tych rządów. Ale chyba był też jakiś sondaż, już nie pamiętam, kto go przeprowadził i tam były takie wyniki, że ponad 50% Polaków wcale nie chce tego zakazu. Więc, no nie wiem, mówisz z jednej strony, że to jest, nie wiem, czyli to byli wyborcy, tak? Ale okazuje się, że wcale nie ma takiego trendu, że wszyscy chcą, wiesz, żeby dzieci siedziały w domu. Większość Polaków chce, żeby dzieci były wykształcone i dużo jest w stanie poświęcić temu. Zresztą najlepszy dowód, i to właśnie tych Polaków z tych tak zwanych klas niższych, najlepszy dowód, że 500+, jak się pokazało, potem były, jak wprowadzono, potem były badania, no ono głównie było wydawane na naukę dla dzieci. Ludzie to wzięli, uczyli dzieci języków za to, coś takiego. A nie na piwo, tak? To jest takie wyobrażenie Gazety Wyborczej, jak oni sobie Polaków wyobrażali, to rzeczywiście uważali, że dać tym spoza dużych miast po 500 zł na dziecko, to na pewno przepiją, prawda? I po co to w ogóle biedotę? No jak mówię, jechać biedotę, to dojeżdżać biedotę, to jest w tej chwili takie nieformalne hasło tej władzy. A pani Barbaria pewnie jest przekonana, nie zna tych badań, o których mówiłaś, ale pewnie jest przekonana, że wszyscy będą zachwyceni, że tak ulżyła dzieciom, że powiedziała, że mogą nie robić prac domowych. No. Super, rzeczywiście. Bardzo super, przemyślana super akcja, bardzo kompetentne to wszystko, po prostu... No dobrze, to a propos akcji, to nie możemy nie wspomnieć, dalsza część protestu rolników. Była też inna forma tego protestu, zabarykadowanie się. Pewnie obserwowałeś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kilkunastu osób, a wczoraj strajk, ale tym razem już zmieniona forma tego protestu, no bo skoro już mówiliśmy o tym poparciu społecznym, to właśnie tutaj rolnikom chodzi o to poparcie, żeby ono po prostu nie spadło. Tak więc nie blokują już miast, nie blokują już dróg, tylko odwiedzają biura posłów i senatorów. Nie wiem, czy widziałeś wpis młodego Wałęsy juniora Jarosława. Że go obrzucono obornikiem. Tak, i że chyba tam doniesienie będzie składał do prokuratury w tej sprawie. To składanie doniesień to zdaje się rodzinna tradycja, więc nie dziwi mnie to specjalnie. No to forma protestu jak forma protestu. Pan Wałęsa należy do formacji, która patronuje masowemu, zorganizowanemu systemowi obrzucania w pewnym sensie obornikiem, nie dosłownie, ale łajnem medialnym przeciwników politycznych, więc rolnicy to po prostu jakby zrobili dosłownie. Nie popieram, ale też nie będę ich za bardzo krytykował, bo tak robią w całej Europie, a też jest trochę desperacji w tej sytuacji rolników, ponieważ wszyscy wiedzą, że tak, nasz rząd jest absolutnie tutaj w tej chwili wasalny względem Unii Europejskiej i wszystko, co robi, to jest takie typowe tuskowe przykrywki, PR, tutaj się zgodzi, tutaj postraszy, tutaj coś tam. Wszystko chodzi o to, żeby odwlec sprawę i przewlec i jakoś ich spławić. I rolnicy to doskonale wiedzą i wiedzą też, że rzeczywiście ich spławią, bo się po prostu kalendarz, no rolnik nie może niestety cały rok, bo jak nie zasieje, to nie będzie miał co zbierać, nie?
Więc stąd takie, plus tam jeszcze pan minister Siekierski z PSL-u, który jakieś zwody uszami robi, bo niby z tego, że ten PSL jest z rolnikami, ale przecież jest w rządzie, no więc, więc tak... No, a z drugiej strony on w ogóle nie chciał być ministrem, też przecież wyznał to rolnikom na spotkaniu. To jest bardzo dobra jakaś ten w ogóle, ta dobra strategia negocjacyjna, kochany, ja nic nie mogę. No, to ja właściwie tu wcale tutaj nie chciałem być. No. Tak, ja w ogóle, a co, chodź tutaj, siadaj, ty se zostań tym ministrem, a myślę, że to fajne, wszyscy mi o tego z lewej, z prawej, tego z góry i jeszcze z dołu i tu się jeszcze rozpłakać. No, ale słuchaj, mamy też wiceministra Michała Kołodziejczaka, który na początku tych protestów, pamiętam, że wsiadł na traktor, wręcz był oburzony, że dlaczego ludzie go hejtują i się z tego wyśmiewają, skoro w Rumunii też jakiś polityk tak zrobił i tam to było fajne. A teraz się okazuje, że on nie będzie rozmawiał z szantażystami. Ale jest taka stara technologia polityczna, a Tusk jest zbyt wytrawnym politykiem, żeby jej nie znał, że należy się opierać na ludziach, którzy sami z siebie nic nie znaczą. Bo wtedy oni wszyscy są całkowicie oparci. No kim będzie pan Kołodziejczak, jeżeli pewnego dnia Donald znowu się wścieknie, prawda? I tym razem się wścieknie na niego. No coś robił przed, będzie nikim tak, jak był nikim, zanim oko Donalda na nim spoczęło. No, to jest normalne. To, co pan Kołodziejczak mówi, czy nie mówi, nie ma wielkiego znaczenia. Po prostu załapał się na swoje 5 minut. Jak będzie zręczny i sprawny, to coś tam wyniesie z tej posady takiego, co mu w dalszej karierze pomoże. No już była, widziałeś te artykuły, tę aferę związaną z butami? Butami, że buty sobie kupił jakieś kupił tam za 3 czy 4 tysiące. Kto bogatemu zabroni? No już widzisz. Nie jestem zwolennikiem tego typu skupiania się na takich szczegółach. Powiem szczerze, no coś, przyszedł mi pomysł do głowy dla rolników, może by lemmingom tę kładkę zablokowali. O, to nie będzie uciążliwe dla normalnych ludzi, a tam zdaje się elektorat PO chodzi w tej wewce. Bo już były jakieś komentarze, że ta kładka to jest jakaś fuszerka, że tak naprawdę to nie może się utrzymać, że coś tam jest nie tak z konstrukcją. Ja tam nie byłem, natomiast zdjęcia pokazują, że trochę to przypomina te PRL-owskie budowy oddawane na sławną rocznicę, to znaczy widać niedoróbki rzeczywiście pozostawione, niezabetonowane te elementy konstrukcyjne, mają one swoją fachową nazwę, ale nie chcę się ośmieszyć, przekręcając, więc widać tam dużo takich niedoróbek i to rzeczywiście trochę kojarzy się mojemu pokoleniu z tym, jak na 22 lipca czy na 7 października otwierali ten interes, a zaraz po otwarciu był remont i trzeba było kończyć. Ale słuchaj, prawda, ważne, że przed wyborami została otwarta, właśnie, a co się wydarzy po to mówię, no właśnie o tym mówię, tak, tu wybory, tutaj tego. Tu a przypominasz sobie właśnie, bo teraz jest piątek, ale przecież to jeszcze mieliśmy poniedziałek wielkanocny, mieliśmy oczywiście święta i ten słynny filmik Rafała Trzaskowskiego. Nie, żona w kuchni, to perwersyjnie zabrzmi, ale oczywiście ja podejrzewam, że to Donald Tusk mu przysłał swoich PR-owców, bo w Platformie dość powszechnie uważa się, że jest taki cichy sabotaż Trzaskowskiego, żeby... Jak z tą taśmą słynną, którą kleił drzwi, nie, pamiętasz? Tą taśmą to on chyba sam wymyślił, tak, albo że też, ale tutaj jest wyraźnie w Warszawie taka gra polityczna Tuska, że on podpuścił lewicę, obiecywał wspólną listę, potem ich wywalił i właściwie zmusił ich, że musieli kogoś wystawić w Warszawie. No wystawili panią Biejat, co jest jakoś logiczne, bo ten elektorat kobiecy, lewicowy, takie te Julki przysłowiowe, prawda, żeby ściągnąć. No i tymi Julkami ona może Trzaskowskiemu odebrać zwycięstwo w pierwszej turze. A oczywiście zasugerowanie takiego spotu, że tu pani władca siedzi przy stole, no wiadomo, że środowiska lewicowe to tak odbiorą. Ja akurat uważam, że wszystko brniemy w głupotę tak naprawdę. Wiem, że to jest nie miejsce i nie czas, żeby Trzaskowskiego bronić, no ale... Ale ty też siedzisz. Ale ja też czasem siedzę, a czasem stoję na przykład, bo lubię, ale to ja lubię zmywać. Na przykład dla mnie zmywanie jest tym, czym dla Franka Underwooda z House of Cards czyszczenie butów. Jak sobie chcę dobrze pomyśleć, to muszę... Proszę żonę, żeby mi się nazbierało trochę, prawda, rzeczy i wtedy sobie zmywając fajnie przy tym myślę, ale to jak lubię, jak mogę, natomiast generalnie to przecież całe te takie feministyczne, myślę, że o równości w związku, która ma polegać na tym, że oboje małżonkowie robią to samo w równych ilościach czasu, jest jakimś skończonym idiotyzmem. No tak, wiadomo, że nikt ja zawsze mówię, że małżeństwo jest jak korporacja, tak? Dobrze działające małżeństwo jest jak korporacja. Mąż jest prezesem zarządu, żona jest przewodniczącą rady nadzorczej, takie są wzajemne stosunki prawidłowo ułożone w związku, w moim przekonaniu. I wyobraź sobie korporację, w której każdy pracownik
przez określoną ilość czasu robi to samo, co inni, tak? Jednego dnia jest w human resource, drugiego dnia przygotowuje strategię, trzeciego dnia się zajmuje marketingiem, żeby wszyscy robili to samo. No. Idiotyzm, no, musi być jakaś specjalizacja pracy. No muszą być jakieś predyspozycje, też każdy ma inne, tak? No, niektóre podział. Rzeczy żona zrobi dużo lepiej ode mnie, niektóre rzeczy ja zrobię dużo lepiej od żony i uzupełniamy się nawzajem. Dopiero jeżeli nie ma rzeczywiście miłości i wzajemnego szacunku, to przychodzi się z jakimś kretyńskim, feministycznym wyliczaniem, a tutaj tego, a żeby tego, czy on siedzi, czy on stoi, czy się tego, bo jak się stoi, a nie leży, to się nie należy, no i w ogóle. Także no wiesz, są pada. Ludzie, są tylko... na przykład mężczyźni, którzy nie lubią, jak żona więcej zarabia. Wiesz. Są mężczyźni, którzy nie lubią, jak żona jest mądrzejsza od nich. No, to jest duży problem dla współczesnych kobiet, powiedziałbym nawet. Tak, no ale to no, już, więc wiesz. W to już nie będziemy wnikać. W to już nie będziemy wnikać. Natomiast oczywiście pan Trzaskowski pada ofiarą histerii, w której rozkręcaniu sam brał udział, prawda? Bo przecież on jest taki postępowy i nigdy nie miał odwagi powiedzieć czegoś rozsądnego. I to się bardzo często zdarza. Już podam przykład, który jest skądinąd wstrząsający, bo pamiętajmy o tym, że szykuje nam się taki ten reżim obecny demokratyczny, szykuje taki kaganiec pod hasłem ustawa o walce z mową nienawiści, co jest... A widziałam rzeczywiście, to bardzo, bardzo daleko posunięte, tak, te przepisy? To jest bardzo poważna sprawa, to są po prostu bandyckie przepisy. Od czasów stanu wojennego nie było czegoś tak groźnego dla wolności słowa w Polsce, ponieważ draństwo polega na tym, że tam są wrzucane jakieś hasła, które są absolutnie niedefiniowalne. No i teraz wobec sobie jest, wrzucił to na Twitter pan mecenas Lewandowski Bartosz z odpowiednim komentarzem, znaczy z fachowym komentarzem prawniczym. Jest rozmowa o pani Gozdyry w Polsacie, gdzie ktoś używa, Dobromir Sośnierz używa określenia aktywiszcze wobec aktywiszcza. Pamiętasz jeszcze aktywiszcze? No, oczywiście, że pamiętam. Aktywiszcze brał udział w kampanii do parlamentu po prostu, tak? No tak. Jest tak, chyba Krakowa w Sejmie. Ja chyba. Nawet nie wiem, czy... Nie dostało się. No więc w każdym razie aktywiszcze... I rzecznicze. Tutaj kipi pan Szczerba, że to jest właśnie hańba, nienawiść tego, a pani Gozdyra przytomnie akurat, jak na nią samą wyjaśnia, ale przecież to ta osoba sama się nazywała aktywiszczem. Ale to nieważne, bo to jest mowa nienawiści i to... Pan Szczerba, i to jest kwintesencja tej ustawy. Tak samo jak analogicznie zgłosiły feministki taką ustawę, gdzie też pod szlachetnym pozorem, że to ma być przeciwdziałanie przemocy, osobliwie przemocy seksualnej, wprowadzają takie sprawy, że właściwie można skazać kogoś za gwałt, nawet jeżeli osoba, która z nim miała seks, się wcale nie czuje zgwałcona. No to jak to zrobić? Prokurator. Pani prokurator będzie oceniać, czy... A prokuratorzę, jak aktywistę zostanie osobą prokuratorską, prawda, to osoba prokuratorska też będzie oceniać, bo przestępstwo ścigane z urzędu i prawda, i tutaj osoba sama, no wiesz, no jest tak, że to gwałt jest przestępstwem, który ktoś musi zgłosić i być pokrzywdzonym. A ona wprowadza ustawę, że jak nie ma pokrzywdzonego. I tutaj tak samo ustawa wracamy do ustawy, która pod pretekstem szczytnej walki z mową nienawiści zakłada knebel absolutnie na jakąkolwiek krytykę kogokolwiek, kogo ktoś, sąd kapturowy, uzna, że nie wolno krytykować. To jest wprowadzenie szaleństwa, które oczywiście działa na Zachodzie, bo w tej chwili w Szkocji weszła ustawa, która przewiduje za mowę nienawiści 7 lat więzienia i powszechnie się mówi, że pierwszą ofiarą będzie J.K. Rowling, w której mowa nienawiści polegała na tym, że jakiejś osobie z siurkiem, przepraszam, tak powiem, bo, żeby nie używać fachowej łaciny, powiedziała, że ponieważ jest z tym, z czym jest, to jest mężczyzną i żeby przestała pajacować i udawać kobietę. No i to jest mowa nienawiści, jest prawda, straszliwa. Że to jest 7 lat więzienia. Niedozwolone jest tak mówić, jeżeli ktoś się tak czuje, to wiesz, no nie możemy obrazić. No więc 7 lat, tak, ale jest to kwestia naszej osobistej delikatności, prawda, a nie wprowadzenie do prawa czegoś jeszcze, zwłaszcza z tym, że jakiś Bodnar będzie decydował i nawet jeżeli ktoś by, ja się nie czuję obrażony, pan nie wiesz. Może się pan poczujesz za 10 lat. Nie, ale tu ja jako osoba prokuratorska decyduję, że pan jesteś tego, tutaj... No, zważywszy, jeżeli państwo pamiętają, co było pretekstem do rozpętania tej parszywej akcji zagładzania Republiki
prawda, i terroryzowania reklamodawców, które zresztą próbowała Gazeta Wyborcza powtórzyć już wobec innych mediów, no to jak widać wszystko może być uznane za te nazwy. Znaczy wszyscy też mogą być współodpowiedzialni, tak? No bo tutaj mieliśmy, już nie będziemy roztrząsać tej sprawy, no ale gościa, który coś powiedział, no i cała stacja tak szerzy nienawiść i rozumiem, no nie wiem, cała stacja. Jak na przykład zacytujemy, jak się okazuje, że na przykład w Polsce to jest ciekawe, najlepszym sposobem, żeby zostać antysemitą, jest zacytować opozycyjną prasę izraelską. Na przykład... O tym jeszcze powiemy. Czy teraz już przechodzimy? Może teraz przejdźmy do tego tematu. No, bo to, tak, jest, bo to jakby... jest tragiczne wydarzenie, które kiedy miało miejsce? Chyba we wtorek, tak? Śmierć wolontariuszy z tej organizacji World Central Kitchen. No swoją drogą, tak, też kiedyś miałam okazję być w tej organizacji, w takiej kuchni akurat na Ukrainie. I to rzeczywiście sami, wiesz, młodzi ludzie, tacy pasjonaci, którzy przyjeżdżają naprawdę z różnych części świata, tam siedzą w kuchni, obierają warzywa, przygotowują posiłki. No i cóż, i wśród ofiar znalazł się jeden Polak, który też, z tego co widziałam w Turcji, też pomagał charytatywnie, też na Ukrainie. Więc człowiek, który po prostu jeździł, się tym zajmował. I tylko, że to jest, my trochę inaczej na to patrzymy, bo to pierwszy raz dotknęło naszego rodaka. Świętej Majeci Damian Sobul, o ile wiem, jest pierwszym Polakiem na tej liście, bardzo długiej, ponieważ w Strefie Gazy od października ubiegłego roku już około 200 wolontariuszy zostało zabitych, którzy próbowali nieść pomoc mieszkańcom Gazy. Przy czym często te okoliczności są niejasne, natomiast tutaj akurat właśnie dzięki izraelskiej gazecie, dokładnie Harecowi, który opisał dokładnie przebieg tego ataku, mamy pewność, że nie były to żadne przypadki, żadne tam, co pan Netanyahu będzie bajki opowiadał, takie rzeczy na wojnie się zdarzają, prowadzimy śledztwo, obiecujemy, że była to egzekucja. Świadomie dokonana egzekucja dla wywołania efektu mrożącego. Jest jedna rzecz, którą powinniśmy wiedzieć w Polsce, a której nie wiemy. To znaczy, nie zauważamy tego, jak już powiedziałem pół żartem, ale zresztą to jest prawda, bo na przykład ja w Chamie Niezbuntowanym zacytowałem źródła izraelskie i pan Gumkowski ze swoimi kapusiami, prawda, napisali doniesienie do prokuratury, że zaprzeczam Holokaustowi, na przykład. Więc... przegapiliśmy trochę, bo u nas były święta, akurat jajeczko, stół, baba świąteczna i tak dalej, a w tym czasie w Izraelu, który nie obchodzi Wielkanocy chrześcijańskiej, były bardzo duże protesty przeciwko Netanyahu. Sondaże pokazują, że ponad 50% mieszkańców Izraela, 57% twierdzi, że on źle albo wręcz bardzo źle sobie radzi z tą wojną. Tylko 20 parę procent poparcia ma w tej chwili. Także gdyby nie wojna, to już by Netanyahu dawno nie był premierem. Tym bardziej, że nie byłby nim, gdyby wojna nie wybuchła, bo przypomnę, że ten atak Hamasu, w dziwny sposób przegapiony przez służby, sławne służby Mossadu, ale też żeśmy o tym mówili, że one takie najlepsze na świecie, a tutaj dały się podejść jak dzieci, że ten atak przerwał no już kampanię niemalże impeachmentu. Benjamin Netanyahu jest pierwszym premierem w dziejach Izraela oskarżonym o korupcję w trakcie sprawowania urzędu i wyrok za korupcję dla niego jest na tyle pewien, że on zrobił taką reformę, ustawa, której zgodnie z której większość sejmowa, bo tą większością w tej chwili dysponuje, znaczy większość knesetowa, bo tak się tam sejm nazywa, może skasować wyrok sądu. No, czyli jasna sprawa, że wiedział, że go skażą złodzieja, no to unieważni to wyrokiem sądu. To wywołało oczywiście ogromne protesty w Izraelu, no ale potem wybuchła wojna i te protesty na kilka miesięcy stały zamrożone i już właśnie odmarzają. Tam naprawdę obywatele mają dosyć tego gościa. A to jest facet, jeżeli się przyjrzy, bo ja się przyglądałem jego karierze, absolutny fanatyk, który ma misję, nie powiem od Boga, bo on jest chyba niewierzący, jak jest przeważnie syjoniści, ale w każdym razie uważa, że ma historyczną misję. Ta historyczna misja wymaga poświęceń i to, co zrobi z demokratycznym mandatem, czy bez. Więc zamordowanie tych wolontariuszy, dobicie do 200 liczby, to jest jedna historia, ale tego samego dnia się zdarzyło też coś bardzo ważnego, znaczy wydał Netanyahu rozkaz także totalnego barbarzyństwa, czyli ataku na ambasadę irańską w Syrii, w ogóle nie biorącej udziału w wojnie. No to jest coś, to w ogóle
To, na co sobie rząd Izraela pozwala, no to każdy inny rząd na świecie zostałby zniszczony sankcjami, wysłano by zbombardowany jak Kosowo, prawda, i w ogóle coś, a tutaj wszyscy udają głupa, że się nie wiedzą, co się dzieje. Natomiast moim zdaniem świadoma, naprawdę cały czas świadoma od wielu lat akcja Netanyahu, to jest eskalowanie, nieustające eskalowanie. To są wszystko prowokacje, które mają zaostrzyć konflikt. Napisałem o tym duży artykuł do poniedziałkowego tygodnika Do Rzeczy, więc zapraszam, no bo nie będę tutaj wszystkiego streszczał. No tak, zresztą czasu nie starczy. Uważam, że jego rozpoznanie, czy w ogóle grupy ludzi, bo śledzę ich wypowiedzi, większość izraelskich mediów ma równolegle anglojęzyczne portale, prawda? Niestety nas na to nie stać. Próbowaliśmy zrobić coś takiego, ale ten nasz portalik nie zyskał wsparcia finansowego, może zyska. W każdym razie ja śledzę naprawdę te wypowiedzi i widzę, że oni to tak pod tekstem mówią dość otwarcie, ponieważ no, pedagogika ostatnich kilkudziesięciu lat prowadzona w Izraelu wychowała takie całe pokolenia, jak pan Liwny właśnie, takich ludzi, którzy uważają, że po Holokauście Żydom pan wolno ambasador, więcej. To od razu właściwie, za chwilę przyjdziemy mówię do o panu ambasadorze, tak, że oni uważają, że im wolno wszystko. To straszne cierpienie, jakie doznali, sprawia, że po drugie oni muszą zrobić wszystko, muszą być bezwzględni, muszą być okrutni, żeby nie dopuścić do powtórzenia się Holokaustu. I w największym skrócie, no, Izrael ma dwa problemy. Pierwszym problemem jest obecność w Izraelu ludności nieżydowskiej, która jest naturalną bazą dla partyzantki, dla terroryzmu, co sprawia, że w Izraelu nie jest bezpieczne. Co sprawia, że do Izraela nie chcą Żydzi przyjeżdżać. A ci, co są, no wiadomo, że rozmnażają się w tempie wolniejszym niż ludność arabska, więc to jest, te dwa problemy się wiążą. I Netanyahu zamierza rozwiązać dwa za jednym zamachem. Po pierwsze, dokonać wielkiej czystki etnicznej i usunąć po prostu wszystkich nieżydów z Izraela. Definitywnie strefę Gazy, zachodni brzeg Jordanu oczyścić. Stąd ta bandycka, bezwzględna pacyfikacja, która jest w Strefie Gazy prowadzona, która ma po prostu im taką alternatywę. Albo giniesz w cierpieniach, albo wynocha. To jest już nasz kraj. A jednocześnie to budzi wściekłą nienawiść wobec Żydów w innych krajach, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, już coraz bardziej niebezpiecznie. W Londynie, Paryżu, Berlinie nie radzę nikomu wyjść na głowę w mycką na głowie, prawda, w tradycyjnym stroju żydowskim, bo to naprawdę grozi niebezpieczeństwem. I dobrze, z punktu widzenia syjonistów rządzących Izraelem to jest bardzo dobrze, ponieważ jak oni będą atakowani we Francji, to oni będą wiedzieli, że tak jak to od lat głosi Netanyahu i jego ludzie, jedynym miejscem życia dla Żydów bezpiecznych jest Izrael. Proszę zobaczyć. I to jest ten... A jeżeli się mówi, a oni tak mówią, że jeżeli Izrael by upadł, to Holokaust to już jest tylko kwestia czasu, powtórka, i to będzie zagłada dla wszystkich Żydów na świecie, tym razem już na amen, no to jak się ma w perspektywie taką alternatywę, prawda, no to trudno, że się trochę dzieci pozabija, no niestety trzeba, gdzie trochę, jak to mówi pan Netanyahu, na wojnie się takie rzeczy zdarzają. Także to jest bardzo bezwzględna, bardzo okrutna polityka szowinistów izraelskich, która się spotyka z jakimś oporem społecznym, ale Żydzi sobie z tym nie mogą poradzić, bo moim zdaniem no, za bardzo ulegli takiemu skądinąd zbożnemu odruchowi, ale doprowadzonemu już do form szkodliwych, to znaczy takiej solidarności. Ludzie, którzy jak Norman Finkelstein, prawda, sławny dzięki książce Holocaust Industry, którzy otwarcie z tego środowiska żydowskiego powiedzieli, tak, to jest zbrodnia wojenna, po prostu to jest zbrodnia wojenna, są przez swoich otoczeni ostracyzmem, izolowani jako zdrajcy, jako ci, którzy my się tu możemy kłócić między sobą, ale nie możemy polityki pana Netanyahu nazwać po imieniu, co on naprawdę robi, bo to natychmiast podchwycą, prawda, na zewnątrz i to uderzy w ogóle w społeczność żydowską jako taką. Także wprowadził ich naprawdę w takim nastronie do rzeczy. PL można znaleźć mój artykuł sprzed paru miesięcy, który miał tytuł Zbrodniczy hazard Izraela, i to jest artykuł, który wszystko, co się dzieje, potwierdza doskonale. No przepraszam, jeżeli Netanyahu zostaje postawiony wobec takiej fali demonstracji, żeby go odpalić, że tam atakują jego rezydencję i zablokowano autostradę w Tel Awiwie, co jest pierwszy raz w dziejach Izraela taka forma protestu zastosowana, nie? Że manifestanci zablokowali tę autostradę na godzinę. Tylko na godzinę, bo przyszła policja i powiedziała im, żeby sobie poszli, i oni sobie poszli. Więc jeszcze jest przestrzeń, prawda, przed tym
przed tym wszystkim. Ale jeżeli się dzieje coś takiego i nagle dwa dni potem oni decydują się na coś takiego jak wywalenie w powietrze ambasady irańskiej, przecież to wiadomo, że to jest eskalacja konfliktu no, na całego. To i on jeszcze, w to gra specjalnie. Jeszcze krótko. Pan Liwny jest tylko takim... Właśnie chciałam jeszcze krótko o ambasadorze, bo też zostało nam 10 minut do końca. To też była głośna sprawa z tego tygodnia. No dziś został w końcu wezwany do MSZ-u. Ja szczerze mówiąc nie śledziłam tego wywiadu. A przyszedł? Przyjdzie do MSZ-u? Już przyszedł. O, już dostałam informację, że już przyszedł. No bo wcześniej właśnie. To nie było wcale takie właśnie. To nie było wcale takie oczywiste. No to niech się pan minister Sikorski szykuje, że dostanie No właśnie ci powiem szczerze, że nie oglądałam tego wywiadu w całości, widziałam tylko fragment, ale widziałam rzeczywiście w mediach społecznościowych nagranie Roberta Mazurka, który powiedział, że to jest tak zwana sytuacja bez precedensu, że po prostu pan Liwny stanął i krzyczał mu w twarz po tym wywiadzie. Po wywiadzie. Że pierwsze się zdarzyło, że gość był go ochrzaniał, prawda? Tak, prowadzącego. W brutalny sposób, jak on śmiał mu zadawać takie pytania i w ogóle jak ty, no bo wiadomo, wszyscy są antysemici, jeżeli ktokolwiek, cokolwiek tutaj marga, to jest antysemityzm. To jest hasło na wszystko. No niestety, to myślę, że świat nie znalazł, świat zachodni nie znalazł, nie potrafił mądrze jakby uporać się z problemem tej zbrodni, którą na Żydach w czasie II wojny światowej dokonano. Powiedzmy sobie szczerze, z takim cichym przyzwoleniem aliantów. To przecież Jan Karski, jego wspomnienia dokładnie pokazują, jaka była postawa. Że, krótko mówiąc, lepiej niech Hitler odrywa siły i środki na mordowanie Żydów, niż by te pociągi zamiast wozić Żydów do gazu, miały wozić posiłki na front, prawda? Bo to takie było myślenie. Dlatego pomysł, żeby na przykład zbombardować węzeł kolejowy w koło obozu Auschwitz, co by zatrzymało komory gazowe w znacznym stopniu, został natychmiast odrzucony. A po co? Przecież to nie jest w naszym interesie. I potem przez 20-30 lat, jak wspomina Szymon Wiesenthal, było totalne wyparcie na Zachodzie tego. Nikt nie chciał, jak on tam chodził i coś o tych komorach gazowych, to traktowali jak u nas, nie wiem, Ewę Stankiewicz przypominającą, że w Smoleńsku coś się zdarzyło. Nawet paręnaście lat temu. To po prostu niesmak. A potem jak to na Zachodzie, no z tą samą ich, bo to są wariaci, którym zawsze wajcha odbija, jak nie w jedną, to w drugą. To 20 lat temu wsadzali homoseksualistów do więzień za sam fakt bycia homoseksualistami, to teraz u nich na ulicy mogą się, nie wiem, parzyć na golasa na środku ulicy, niech im ktoś powie cokolwiek, to będzie zaraz do więzienia pójdzie za mowę nienawiści. No a widziałeś, co się na tych paradach równości dzieje na platformach? No niewiele brakuje, no, naprawdę. Rzeczywiście one są tutaj. No i ta parada równości w Warszawie, ta, która jest na przykład w Berlinie, to rzeczywiście. I im tak samo. I w kwestii Holokaustu, jak potem mi nagle wajcha odbiła w drugą stronę, no to po prostu absolutnie taki Netanyahu jest bezkarny, nie podlega żadnej krytyce, no bo kto to mówi, to jest antysemita. Dobra, to krótko, czego się spodziewasz zatem po tym spotkaniu? Niczego się nie spodziewam, ponieważ uważam, że my jesteśmy głupi i naiwni, bo jak zwykle, bo myślimy, że oni sobie nie zdaje sobie sprawy, pan Liwne, że psuje stosunki polsko-izraelskie i że ta polityka, którą Izrael prowadzi, sprawiła, że Polska, która była najbardziej życzliwym Żydom pod każdym względem krajem w Europie, no delikatnie mówiąc, przestaje być tym. Ale oni tego nie robią niechcący, oni to robią świadomie, bo tego potrzebują, bo jeszcze Polacy muszą być tym czarnym ludem. Ktoś podrzucił na Twitterze taki tekst, który po prostu jest rozbrajający z jakiejś izraelskiej gazety, gdzie się autor zastanawiał, że taki paradoks jest. Zdumiewająca sprawa, że w tym najbardziej antysemickim kraju europejskim, jakim jest Polska, praktycznie nie ma fizycznej agresji wobec Żydów. A takie prożydowskie kraje jak Niemcy na przykład, czy Francja, to tam nie ma dnia, żeby kilkunastu osób nie pobili, nie podpalili jakiejś synagogi i tego. Taki paradoks, no. I to po prostu człowiek czyta i ręce, nogi opadają, no bo tak, no to jest logika, tak jak to myślę w Naczerskiej docenią, bo to jest dokładnie taka logika, jak się posługują. No dziwne, Polacy tacy antysemici, jak krzywdy Żydom nie robią, a nasi przyjaciele z Niemiec, no ciągle nas a to podpalają. No zdumiewające, jak to wytłumaczyć? Mamy kolejne dziwne wydarzenia, jak już teraz już właśnie kończąc ten wątek, bo też niewiele czasu nam zostało, chyba że jeszcze chcesz coś dodać. Ale to nie jest, jak już, wiesz, bo po tym, co powiedziałem, stwierdzę, że niewiele czasu
czasu nam zostało zabrzmiał trochę złowrotnie. Nie, nie, nie. Miałam na myśli oczywiście czas że antenowy. Nas pan Liwne opatrzy, czy nie boimy się. Nie. Krzyku też się chyba nie boisz pana Liwne ewentualnie. No, myślę, że już trochę krzyczących na mnie w życiu było i jakoś udało mi się przekrzyczeć. Nie zagadujmy, skoro mamy mało dobrze, czasu. Nie to... Tak, bo ja też patrzę na zegarek, bo Rafał pracuje tutaj na 2 etaty, więc też musi iść do drugiej pracy. Dobra, Rafale, to myślę, że może pana Kierwińskiego, bo tutaj też mamy dużą zmianę. Pewnie sobie państwo przypominają ten słynny film Zielona Granica, Agnieszka Holland i w ogóle jej promocja tego filmu no, też, ale też w całej Europie. Chyba szykuje nam się druga część przygód Ibrahima. Myślę, że pani Holland zrobi director's cut, tak zwany, czyli przemontuje ten film na nowo. No, ale nie może być druga część, że wiesz, Ibrahim tutaj sama. Się aklimatyzuje. To będzie ta sama część, tylko że zaupdate'owana do odkryć pana Kierwińskiego. To znaczy o tym będzie, jak to ten złowrogi PiS latał z pizzą na granicę, sprowadzał tam imigrantów, opluwał Straż Graniczną, że ona jakieś tam groby masowe, egzekucje prowadzi. Było tak. A Donald Tusk z Kierwińskim własną piersią bronili, prawda, budowali zaporę i mimo wszystko powstrzymali ten. Bo, proszę państwa, z czego my sobie tutaj kpimy? Kpimy sobie z wypowiedzi pana Kierwińskiego. Czy w ogóle z całej zmiany chyba tej narracji po stronie no tak, no, ale już Kierwiński tutaj przekroczył wszelkie granice bezczelności i hipokryzji. Bo tam był u pani Biedrzyckiej w Super Expressie. No przecież wszyscy wiedzą. Przecież wszyscy wiedzą, że to nie jest żadna, że to jest sztuczny, jak bym powiedział, sztuczny kanał migracyjny stworzony przez białoruskie służby. A to nie są ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi? No już nie. Już nie, po prostu posadzeniem jednej maleńkiej, szanownej na fotelu ministerialnym pana Kierwińskiego zmienił się cały świat i okazało się, że jeżeli Tusk potrafi w bezczelny sposób mówić, że on tyle lat, jak był premierem, prawda, on tyle lat ostrzegał przed Putinem i nikt go nie chciał słuchać. To chyba wywiad z tego tygodnia też. Tak, ale to po prostu ten lemming z tej kładki warszawskiej uwierzy we wszystkich. Jak mówią, że Ewa Kopacz wprowadziła 500+, prawda, i ona zatrzymała karuzele VAT-owskie i tak dalej. A jeszcze inflacja w marcu też sobie przepisali. Widziałeś inflację, to, tak? Tak, zdusili, prawda, bo póki PiS rządzi, to była inflacja, teraz przyszedł Tusk, pstryknął, inflacja spadła do 1,9%, co nie zmienia faktu, że Glapińskiego przed Trybunał trzeba postawić, no to pan Kierwiński się poczuł też absolutnie uprawniony do opowiadania, że przecież wszyscy wiedzą, że to nie żadni uchodźcy, że to sztuczny kanał migracyjny, że służby białoruskie, no po prostu człowiek, ja się czuję czasami, jakby mnie w jakiś sketch Monty Pythona wrzucono. No, no ale bo to teraz z tym filmem? Co się, z tym filmem? No przemontować trzeba. Ale już poszedł w świat. No, pani, nie szkodzi. Pani Holland zrobiła promocję. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Świat przyjmie do wiadomości, że zawsze tak było, jak jest w tej chwili. Właśnie to jest najbardziej niesamowite, że Orwell jak projektował ten swój, znaczy nie projektował, Orwell po prostu twórczo opisywał rzeczywistość sowiecką, stalinowską, z którą się zetknął w czasie wojny w Hiszpanii, ale on tam pokazywał, że żeby osiągnąć ten efekt, że ludzie wierzą w coś, że partia zmienia linię i ludzie wierzą, że zawsze tak było, jak ile to trzeba terroru, trzeba pokój 111 mieć, trzeba mieć aparat policyjny. Natomiast w świecie dzisiejszych mediów, społecznościówek, przebodźcowania, porozwalenia ludziom styków kompletnie, tych, że już nawet prac domowych nie są w stanie robić, to się okazuje, że można zupełnie nie naruszając pozorów demokracji i wolności słowa dokonywać takich operacji. Żeby od poniedziałku na bezczelnego wmawiać, że przecież ja zawsze mówiłem inaczej niż mówiłem i ci wszyscy, którzy się... No tak, tak, jak tak mówi, że tak mówił, to tak mówił. Pamiętam dobrze, no po prostu. Także akcja rzeczywiście z tym, że bo teraz pan Kierwiński się chlubi, że oni te rozbudują te babie... Tak, a wcześniej to był chyba zwykły płot, to nawet nie był mur. Że on sam głosował w ogóle, że to jest hańba ta zapora, przecież cała Platforma była przeciwko budowie, a teraz wszyscy wiedzą, że to jest oczywiste, że my tego potrzebujemy, bo to przez wiele lat się nie zmieni, będą nam tych migrantów nasyłać i dlatego Platforma tutaj optoelektroniką nasyci te bariery i w ogóle ten, bo no po prostu poza słowami powszechnie uważanymi za niecenzuralne, no to tego się nie da skomentować w żaden sposób. No po prostu nie słuchaj, da się. Słuchaj, to jeszcze, jedna sprawa na koniec, taka myślę, że nawet całkiem wesoła, ponieważ no co, mieliśmy tak, VAT do góry, brak prac domowych, też uwolnienie cen energii to elektrycznych gdzie, od lipca. Beauty do domu. Aha, beauty do domu. No ale jakoś ja, przepraszam, byłam na paznokciach i obniżki cen nie zauważyłam, więc nie wiem, czy ten VAT jakoś wpłynie na ceny. Ale może pani co paznokcie robiła, może mogła zauważyć. No
Dobra. I słuchaj, i teraz też mamy też taki czas oczywiście odkrywania tych afer pisowskich. No i właśnie, wspomniałam o tym uwolnieniu cen energii elektrycznej, ponieważ no, kolejne podwyżki się szykują, a pani ministra Henik-Kloska, doskonale znana, odkrywa kolejne afery. Nie wiem, czy widziałeś w mediach społecznościowych, że teraz jest duża to afera toaletowa. Tutaj przypomnę, że kładka kosztowała około 154 miliony złotych. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie jej zamknąć. A podobno pan w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, pan dyrektor, miał dodatkową toaletę, która budowanie kosztuje, i strefę chilloutu, relaksu. I ta strefa relaksu polegała na tym, że w małym pomieszczeniu była wresalka i obok była toaleta z prysznicem. I tutaj mieliśmy pytanie, kto ma pomysł, na co to było byłemu dyrektorowi taka łazienka. Wresalka jest strefą relaksu i podobno 5 metrów dalej znajdowała się inna toaleta. I po co to Bizancjum tam wybudowano? Straszny Bizancjum. Po prostu straszny Bizancjum. Wiemy z tego, jak w Ratusz Warszawski postawił szalet przy stadionie 10-lecia. On chyba kosztował 6 milionów, nie? No to wiemy. A strefa relaksu, ile strefa relaksu w Warszawie też kosztowała tam jakąś bańkę czy więcej. Tak. Te palety pod, na parkingu. Na placu bankowym, także to już wiemy, ile kosztują. Co ja mogę powiedzieć? Ja myślę, że wszystko się dzieje jakoś na tym świecie nie bez przyczyny. I przyczyną, dla którą pani Henik-Kloska została ministrzycą, jest to, że pani Barbara Nowacka nie była najmniej kompetentną ministrzycą w tym rządzie. No. Mhm. Chyba tylko i wyłącznie po to. Czyli nie czujesz afery. A, Rafale, dobrze. Nie, afera jest straszna. Wszyscy jesteśmy oburzeni po prostu. Tak jak przy użyciu słowa aktywiszcza. No. Dobrze, Rafale, to jeszcze do ciebie mam krótkie pytanko, bo tutaj patrzę już na zegarek. Będziemy zmierzać do finału naszej rozmowy. Czy będzie salonik? Bo przecież cisza wyborcza. I co ty teraz zrobisz? Salonik będzie. Będziemy mówić o rzeczach, które nie mają związku z wyborami. Czyli o związkach, o tym, jak tam podzielić rolę w małżeństwie. Nie. Będziemy mówić o polityce międzynarodowej, o Unii Europejskiej, o Izraelu zapewne. O wojnie, którą okazuje się wypowiedzieliśmy Niemcom, ale Donald Tusk ją szczęśliwie gasi. Ale to dobrze, to ty będziesz kontynuował. Gazeta Die Welt stwierdziła, że centralny port komunikacyjny w Polsce to jest wojna wypowiedziana, to byłaby wojna wypowiedziana niemieckiej gospodarce. Przynajmniej lubię, dziękuję. Otwartym tekstem, szczerość, a nie jakieś teutońskie, prawda, tam obłudne opowieści. Audyty, teraz to już jest audyt audytów, to już co pan Lasek. Nie, no teraz już nie ma chętnego podobno na audyt. Nie, i teraz jest audyt, dlaczego nie ma chętnego na zrobienie audytu, tego audytu wcześniejszego. I dlaczego, nie wiemy, jeszcze trwa cały czas. Prace będą trwały na pewno. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Praca trwa macie, jak mawiają. Jego polityczne podsumowanie tygodnia, a dalsza część w Saloniku, niedziela, godzina 11. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Za chwilę serwis informacyjny, a następnie kolejne rozmowy. Do zobaczenia.